Jak się pani nazywa? Ma pani rodzinę? Męża, dzieci? Skąd pani przyjechała? Pani Alicjo, kiedy zaczyna się pani historia? Co pani pamięta? Alicja cierpi na fugę dysocjacyjną. Nie przypomina sobie niczego, co pomogłoby nam ustalić jej tożsamość. Czy może pan powiedzieć, kim jest pani Alicja? To moja córka. Nie poznajesz, prawda? Mamo! Danielku, to jest twoja mama. Ja tylko pomagam Krzysztofowi. Miałam wypadek. Przypomniałam sobie. Z kim rozmawiasz? Mogę? Może powiesz mi tak po prostu, dlaczego nas zostawiłaś? Siebie się pytaj. Ty jesteś tym, co pamięta. Mamo, jaką byłam matką? Dobrą. A dzieckiem? Bardzo kochanym. Naprawdę nie obchodzi mi, kim byłam, ani że byłam z tobą. Danielowi znowu wszystko wraca. Prawie pół dnia przesiedział w szafie z twoimi ubraniami. A wiesz dlaczego? Bo nie wie, co się dzieje. Ty jesteś moją żoną. To dlaczego mnie nie szukałeś? Daniel! Może po prostu powiesz mi, co robiłaś przez ten cały czas tam, gdzie byłaś. Wycierałam krew z oczu, bo chciałam zobaczyć, czy on żyje.